Ogółem na dzisiejszej sesji obecnych jest 18 radnych, co stanowi wymaganą liczbę do przeprowadzenia tajnych wyborów. W wyniku tajnego głosowania oddano ogółem 18 głosów, w tym ważnych 18, nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci na stanowisko starosty Kratkowickiego otrzymali w głosowaniu tajnym następującą liczbę głosów ważnych. Pan Arnold Donica, głosów za 7. Pan Maciej Sonik, głosów za 11. Głosów wstrzymujących się nie było, a zatem na stanowisko starosty Kratkowickiego wybrany został pan Maciej Sonik. Bardzo proszę pana starostę Macieja Sonika, który został wybrany w głosowaniu tajnym na stanowisko starosty, podejście do stołu prezydialnego. Życzę powodzenia w interesie wszystkich mieszkańców powiatu. Niech darzy się tej Radzie, Panu w realizacji zadań, które stoją przed Panem, przed Zarządem i przed Radą. Wszystkiego dobrego z całego serca.